Przed nami trzeci odcinek serialu, La Promesa Pałac Tajemnic. Markiza Cruz, która zasztyletowała pasierba, kieruje podejrzenia na Janę. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w trzecim odcinku, La Promesa Pałac Tajemnic. Po zabójstwie panicza Tomasa w jego noc poślubną dom jest pogrążony w żałobie. Wezwana do pałacu policja bada miejsce zbrodni. Śledczy stwierdza brak śladów walki, co świadczy o tym, że młody dziedzic zginął z ręki któregoś z domowników. Markiza Cruz, która zasztyletowała pasierba, kieruje podejrzenia na młodą służącą Janę. Niewinną dziewczynę może obciążyć fakt, że widziała się w nocy z Tomasem i ma obrączkę ślubną, którą dał jej przed śmiercią. Akcja serialu rozgrywa się u schyłku burzliwego XIX wieku w spektakularnych krajobrazach południowej Hiszpanii. Jana, pokojówka w pałacu La Promesa należącym do podupadającego, ale bezwzględnego rodu Lujan, szuka zemsty na winnych morderstwa swojej matki. Nie spodziewa się wszakże jednego, że zakocha się w Manuelu, synu markiza de Lujan. Pałac La Promesa szykuje się na wielką uroczystość, ślub i wesele Tomasa, dziedzica majątku. Dla jego bliskich nie jest tajemnicą, że pani drzeni się bez miłości z bogatą panną, by ratować finanse rodziny. Tego dnia zjawia się w pałacu młoda, piękna Jana. Podstępem udaje jej się zdobyć posadę służącej. W dzieciństwie Jana była świadkiem zabójstwa swojej matki. Mordercy, których od lat poszukuje, porwali wtedy jej małego braciszka. Trop wjedzie właśnie do pałacu La Promesa.